Skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej, a według najnowszych prognoz istnieje ryzyko, że stan ten będzie pogarszać się prawdopodobnie do 2025 roku. Zachorowalność na choroby onkologiczne wzrośnie o ponad 25%, a nowotwory staną się wówczas główną przyczyną zgonów w Polsce. Tak Najwyższa Izba Kontroli o sytuacji onkologicznej w Polsce pisała jeszcze w 2018 roku. Powagę sytuacji rozumie Dolnośląskie Centrum Onkologii i pomimo utrzymujących się obostrzeń epidemicznych zaprasza na badania. Im wcześniej udamy się do lekarza, im wcześniej skontaktujemy się telefonicznie, bo tutaj przede wszystkim zachęcam zawsze do pierwszego kontaktu telefonicznego po to, aby umówić ewentualną, jeżeli lekarz uzna, wizytę bezpośrednią. Szybka diagnoza pozwala na powrót do zdrowia. Zbierający coraz większe żniwo rak piersi wcześniej wykryty zwiększa szanse wyzdrowienia. Dlatego Dolnośląskie Centrum Onkologiczne wznawia programy profilaktyczne dla kobiet. Zaprasza na badania mammografem i cytologię. Profilaktyka mammograficzna, tak, już się uruchamia i wracamy do badań profilaktycznych, bo profilaktyczne badania na mammografach stacjonarnych są możliwe. Tak, żeby panie, które mają małe zmiany, które jeszcze są bezobjawowe, żeby poddać jak najszybciej też diagnostyce i leczeniu. Najszybciej, jeśli skierowany pacjent zgłosi się z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego. Podczas wideokonferencji otrzyma opiekuna, który przekazuje pacjentowi zalecenia i receptę. Bez wizyty bezpośredniej w szpitalu może rozpocząć diagnostykę onkologiczną. To jest bardzo ważne dla pacjenta. Najlepiej z kartą Dilo, czyli tą kartą zieloną, kartą wystawianą w ramach pakietu onkologicznego. Na kilka sposobów. Może wysłać SMS-a, może zgłosić się przez bramkę internetową, może zadzwonić oczywiście, co jest tradycyjną formą. Pacjent bez wizyty bezpośredniej w szpitalu może rozpocząć diagnostykę onkologiczną. To jest bardzo ważne dla pacjenta, bo dzięki temu pacjent unika progresji choroby i w efekcie ryzyka posiadania bardziej zaawansowanego nowotworu, który trudno wyleczyć. Śmiertelność chorujących na raka jest bardzo duża. Im szybciej jest on diagnozowany, tym większe szanse na wyzdrowienie. DCO zachęca do korzystania ze zdalnych konsultacji. Wizyta bezpośrednia, jeśli będzie konieczna, przebiegać będzie z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Echo24, Magda Pasiewicz.